No hej. No hej. Jem sobie śniadanko i lecę do szkoły. Amelka wczoraj, jak dowiedziała się, że nagrywam vloga, to była przeszczęśliwa. Serio? Serio. Tak? Ja w sumie ostatnio jej pytałam, czy by chciała jeszcze kiedyś nagrywać vlogi, to mówiła, że fajnie. Tak, właśnie myślałam. Ogólnie czuję się bardzo dobrze, ale głodna jestem, więc sobie zjem pomarańczo. No ja przed chwilą słyszałem jakieś głosy o wagary. Nie chcę tego komentować. No, ja nie mogę. Raz w miesiącu nie możesz sobie zrobić wagarów? Nie rozumiem. Nie, Maluśka? Patrz, jakie wymęczone dziecko chodzi. Nie. Do szkoły, jak do pracy. Ojej, ojej. Boże, jakie manipulacje. Nie, akurat Amelka nie męczy się tą szkołą. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Ale męczy mnie matematyka. Matematyka męczy każdego. Czy każdy nauczyciel od matematyki jest wredny? Ja nie wiem. Zapytaj mojego wychowawcę z gimnazjum, z techniką. Mam nadzieję, że tego nie ogląda. Oliwie tu mam swoją gęś. Ale olej tą gęś. Tego wozu jeszcze nie pokazywałaś. Zapraszam, wiedziesz? Da pani radę? Spróbuj. Nie wiadę. Dasz radę. Dobra, ręka do góry. O nie. Szybko. Dobra. I normalnie mu się świecą koła. Będziesz musiała pokazać w garażu na dole. Tak, ale ogólnie cię przepraszam, bo wczoraj miałam tabletki na stres i dzisiaj będę trochę nieżywa. Nie wyglądasz na nieżywą. Ale jestem. Ale tak to się dobrze czuję i się cieszę. Ogólnie to wzięłam też moją gęś. I mam też taką samą, ale większą. Oj. Ogromną. Później, ja ją później pokażę. To jest jej mama. Jezus! Słuchajcie, jeżeli kojarzycie te historyjki w stylu mój ojciec jak chodził do szkoły to górami i lasami, no to Amelka jeździ do szkoły górami i lasami. Co nie, Amela? Tak. Słuchajcie, kiedy Ania przygotowuje sobie owocowy koktajl na śniadanie z pietruszką, ze szpinakiem. Co tam jeszcze wrzucasz? Taki jeszcze proszek, który ma dużo żelaza. Tak, wtedy ja robię sobie bułeczki mleczne z herbatą, z cukrem. Jestem przepyszne. Jestem taki wyjątkowy. O, ale jestem pick me. O, nie jestem taki jak inni ludzie, którzy o siebie dbają. Ja jem bułki na śniadanie. To nie o to chodzi, po prostu miałem ochotę. Zdrowie fizyczne zależy też od naszego zdrowia psychicznego. Trzeba sobie czasem pojeść. Oczywiście tak, z umiarem. Nie, tak serio. Tak serio? To moje życie aktualnie wygląda tak. Tak? Przed chwilą piłam zakwas z buraka i piję zielony koktajl. A wy co? Smoothie jarmużowe, tak? No. A tak serio, żeby było jasne, ja nadal codziennie piję na śniadanie koktajle, bo czuję się po nich najlepiej. Także polecam, słuchajcie, polecam. Biorąc pod uwagę, że Ania po konsultacji z dietetyczką stwierdziła, że no chce bardziej zbilansować posiłki, to ja zacząłem gotować, słuchajcie. Ale Jezu, ty oszuście, ja wiedziałam, że po to tylko cię mam nagrać, ty dziadu! Zacząłem gotować i stawiać na wysokobiałkowe dania. Nawet nie wiesz, co to jest, dzbanie. Fasola przecież. No, a jaka? Masłowa. Masłowa? Coś jest sam, kuźwa, masłowy. Butterbean, maślana, nie masłowa. Różnica między masłową a maślaną. No, jak ją zrobiłeś? Opowiadaj. No, co tam dałeś do niej? Słuchajcie, wrzuciłem tutaj tak, cebulkę zieloną, cebulkę. No. Pietruszkę. Mhm. Pieczarki dodałem. No, super. I posypałem chili. Fajnie.
Wow, ty to jesteś, powiem ci. Może jakiegoś e-booka napiszesz, co? Nie, akurat nie mam parcia na... Nie jestem aż tak doświadczonym kucharzem. Mhm, cwaniaczek. Słuchajcie, po ostatnim filmie i komentarzach pod nich stwierdziłem, że muszę w tym vlogu odnieść się do tego, co pisaliście, bo pisaliście, żebyśmy właśnie nagrywali takie coś. Te vlogi z życia codziennego, no lubicie to, jak się czasem wypowiadamy na różne tematy, tabu, nie tabu, jakieś nasze przemyślenia. I dla mnie jest to mega motywacja, bo po pierwsze czasami się wstydzę, jak nagrywam. I mam w głowie takie, że po co akurat nagrywać to, po co ja to robię, że jest to takie bezsensowne, no właśnie na tym polegają daily vlogi i takie pokazywanie życia codziennego, prawda? Więc no bardzo wam dziękuję za te komentarze i za to, że się tak zaangażowaliście, że no po przejrzeniu odcinka, gdzie jednak to pytanie padło na końcu, czyli dużo ludzi obejrzało ten odcinek prawie że do samego końca albo do samego końca, no to to pokazuje, że po prostu rzeczywiście jesteście zainteresowani i zaangażowani, co mocno mnie motywuje. Także dzięki temu odbiorowi jest szansa, że ten kanał odżyje i że wrócimy. Jeżeli jakieś inne rzeczy znowu nie wpłyną na to, że nie będziemy mogli nagrywać, bo chyba z tym różnie, jak już wiecie, ale liczę na to, że się uda. Daje mi to frajdę. Czuję, że daje mi to frajdę i jest to przyjemne. Tym bardziej, jeżeli robi się to na luzie. Nie, wiecie, nie spinamy się, tylko po prostu nagrywamy to, co akurat robimy. I właśnie się zorientowałem, że podczas całej tej wypowiedzi żułem gumę. W każdym razie sorry, nie będę tego nagrywał drugi raz, musicie mi wybaczyć. Słuchajcie, jest to pora. Mam dwa szczury. Chciałem zrobić taki nastrój. Chciałem zrobić to stopniowo, ale okej, już wszyscy wiedzą. Tak, mam dwa szczury. Otóż mamy nowych członków rodziny. Chodź, Bella. Bella. Bella, gdzie jesteś? A czemu tylko jest jeden członek rodziny? No bo Luna ma czerwone oczy. I się boi. I się trochę boi ją wziąć. Daj Amelce, niech pokaże. Idziesz? Chodź, kluseczka. A to moja kluska. Dobra, ja mogę wam dać na stół. Chodź tu. To jest mój nowy członek rodziny. Ja muszę powiedzieć, pewnie nie jeden się nie zgodzi, w każdym razie ja uważam, że ten szczur jest słodszy od naszego kota. Daj. Nie wiem, czy kiedyś mówiłem, wydaje mi się, że w jakimś vlogu z Londynu mogłem o tym mówić, że ja się zawsze bałem mega szczurów. Tym bardziej takich dzikich z ulicy. A to nie dziki z ulicy. A ja wam mogę powiedzieć, że jak byłam nastolatką, to miałam 14 szczurów naraz w chacie. Także ja akurat kocham szczury od zawsze. Proszę, pokażemy tutaj. Daj tą kluseczkę tu. No czekaj, wiesz, że ona jest ruchliwa i patrz. No. Zaraz zejdziecie na głowę, się wpłączyły tak. Włosy. Cie! W ogóle nie był taki moment w życiu Amelki, kiedy... Nie! Amelka miała taki gorszy okres. I wtedy jeszcze nie chcieliśmy mieć szczur, no bo... Znaczy się, no ty chciałaś. Bardzo chciałam. Ja bym się w życiu nie spodziewał, że się w ogóle zgodzę. No. Prędzej już wziąłbym jakiegoś chomika. O nie, ja nie chciałam mieć w sumie chomika, ale chomik gryzą. Ale w sumie Denis nie chciał się zgodzić na jednego kota Sfinksa, dlatego zgodził się na dwa szczury. Chodź. Mamo, tato, o czym się boję, chcę troszkę pokazać go na stół jeszcze. No, dawaj. No chętny. Mój mały. A jak się nazywa? Bella, a druga to jest Luna. Są dziewczynkami małymi, słodkimi. Chodź. Dobrze! I są bardzo mądre. Chodź, kluseczko. Drugi szczurek jest biały i ma czerwone oczy, w każdym razie no, nie jest taki ufny jak ten i jednak tak. Bardziej kręci się wokół klatki, ewentualnie wychodzi sam, ale jak już się go bierze na ręce, no to on się czuje tak niekomfortowo, nie? Tak. I aha. Bella na przykład umie skakać. Bardzo. Lata jak nietoperz. I uprzedzając od razu pytanie, jak kot ze szczurem? Po pierwsze, szczury nie są w łańcuchu pokarmowym kota, więc kot nie poluje na nie.
Ja druga sprawa jest taka, że to szczury ustawiły sobie kota i raczej... Kot raczej się boi szczurów. Może jest taki... przychodzi pod klatkę, ale jest zdystansowany na pewno. Zuzia przychodzi pod klatkę, zwija się w kuleczkę i leży i mruczy. I leży sobie na łóżeczku, szczury patrzą na tak, kota... Tak, i czekają, kiedy będą mogły nam przez klatkę nos. Strzelić. Chodź, chodź. No. Mogę? Daj mi ją. Proszę. Proszę. Mamo, o czym się? Ja uważam, że szczury są bardzo niedoceniane zwierzęta, które są super mądre, wspaniałe. Ja kocham. Kocham od zawsze. Nie no, akurat rzeczywiście to też było dla mnie zdziwienie, bo ja nie miałem styczności ze szczurami takimi domowymi. No myślę, że... są takie przyjacielskie i mądre, nie? Szczury mają złą sławę przez filmy różne i takie... Znaczy się, no przypuszczam, że te uliczne szczury nie są zbyt przyjaźnie nastawione do nas. Nie czy zmienia ja tego wiem, zdania. Czy ja wiem? Widziałem filmik ostatnio, słuchaj, jak szczur w basenie chciał zjeść człowieka. Nie będziemy o tym dyskutować. Nie, nic, nie. Czekaj, ja muszę i on tam... A ja widziałam ostatnio film, jak pan numerku robił sztuczki ze szczurem. Tak, ja widziałam też jakiś film, gdzie on to był pan bezdomek ze szczurami. O, myje się. Boże, on jest taki słodki. No. W ogóle jak w czwartek przyjeżdża ciocia Sara za no. tydzień i ona będzie tutaj spała, a ona się panicznie boi tego szczura, bo ostatnim razem jak tu była, to chcieliśmy go za mamką wyciągnąć z klatki i Sara prawie dostała taką paniki, mówi nie, proszę nie wyciągajcie go, nie chcę. No i Amelka powiedziała, że w nocy po prostu i goda do łóżka. Wow, świetny pomysł. Ale ona wie, że to żart. A u Amelii jest właśnie koleżanka ze szkoły i my teraz udajemy, że jesteśmy dorosłymi, zapracowanymi ludźmi, a tak naprawdę leżymy na kanapie w sypialni i nic nie robimy. No, ale jeszcze odnośnie Amelii, to wczoraj byłam po nią w szkole. Może głośniej, ona cię nie słyszy. Odnośnie Amelii, wczoraj byłam po nią w szkole i przychodzę i patrzę, a ona mówi, no chodź mamo tutaj ze mną do szafki, ja sobie sama rzeczy wyciągnę i wsadzę do plecaka. I patrzę, co ona robi. Ona idzie, otwiera sama szafkę, wyciąga śniadaniówkę, wyciąga plecak, zanosi plecak, bierze zamach ręką, wrzuca tą śniadaniówkę do środka do plecaka. Ja stoję i tak, ja pierdolę, mówię, co się dzieje w ogóle, jaka w ogóle samodzielna. I no w szoku byłam, no i wsiadamy do samochodu, a ona mówi, ona w ogóle nie potrzebuje opiekuna w szkole. Bo ona jest samodzielna, ona wszędzie chodzi sama, jak nikogo nie ma, ona chodzi sama po klasie, po korytarzu, przy ścianie też sama chodzi. Ja mówię, to fajnie, nie? No my tu w domu jesteśmy osrani jak cholera, nie? W sensie, no, na pewno to nie jest też dla niej dobre do końca, no ale jakby jesteśmy rodzicami, więc wiadomo, to jest też zawsze trochę inaczej. Znaczy się ostatnio właśnie był wywiad z kimś, z jakąś osobą z artrogrypozą. Ja już nie pamiętam, czy to był z kobietą, czy z mężczyzną, ale ta właśnie osoba powiedziała, że chyba jakiś facet to był. I jakby pytali o taką... Kurde, przecież to pani Alicja, rehabilitantka od Amelki rozmawiała. No. Z kimś starszym gościem. I on powiedział, no... Najważniejsza rada, pozwolić po prostu takim osobom robić. No, niech chodzą, niech się wywrócą, ale mają robić, aż w końcu sobie wypracują jakiś system robienia. Ty kurde, to pani Alicji się posłuchałeś, a jak ja tak mówiłam, to co? Ale to nie chodzi o to, że się nikogo nie posłuchałem. Przecież ja dobrze o tym wiem, ja uważam, że to jest istotne i tak dalej. Przecież ja to rozumiem, to, o co ci teraz chodzi? Chodzi mi o to, że ty się bardzo boisz. Ja się boję, no ale to nie zmienia faktu, że się boję. Wiesz co chodzi, w sensie jak Amelka chodzi sama, to ja jestem tą osobą w rodzinie, która patrzy, czy ona nie upadnie. Moja matka mi to wypomina, moja babka mi to wypomina, ty mi to wypominasz. Pracuję nad tym, ale co nie zmienia faktu, że nie mam prawa się bać, prawda? Okay, żeby się no nie wyprzeć, tak, zrobię sobie krzywdę. Ale skoro wiesz, że trzeba nad tym pracować, to bardzo dobrze, czuję masz rękę. I teraz ruszaj aparatem, jak ci podaję rękę. Super, bardzo to jest... No to teraz możesz się już pożegnać. Bardzo to jest ważne. Chciałeś się jeszcze powiedzieć? Nie, chciałam powiedzieć właśnie, że jeszcze tak w kontekście tego bania się, że ja też się boję, ale dużo mniej. I ja tak po prostu czasami nie zwrócę uwagi na Amelkę, obrócę się, żeby... No właśnie taka jedna rzecz. Bo jak ostatnio byłaś na weekend z Amelką u mojej mamy, no nie? No. I nie było mnie tam, słuchaj. Po prostu nie było mnie obok i Amelka spadła z łóżka. To się nigdy nie stało. Jak to jest możliwe, że mnie nie było i Amelka spadła z łóżka? Spadaj, dziadego. No nie wiem, że to z mojej okoliczności. Dobra. My
my dalej nie będziemy robić teraz nic. I teraz scena się zakończa tak, że kładziesz tam aparat i my tu leżymy. I może... Proszę, proszę, możemy się udawać, że się wygłupiamy, że się bijemy poduszkami. Ała! Przegięło! Nie, my chyba się nie nadajemy.